Wiedźmin Fantazja, opowiada Malczu Mistrz, opowiadanie autorskie, fanowskie, kontynuacja fabuły z Wiedźmina Andrzeja Sapkowskiego. Odcinek 17. Wyspa Wody. Nie no, żartuję, Wyspa Wody. Wyspa Wody. Tato Geralcie? Tak, synu? Tak, Michał? Tak, synu? Tato Geralcie, kiedy dotrzemy do kolejnej wyspy? Bo to już skuter trzeba coś zrobić. Czekaj, synu, czekaj. Zapytam filiżaneczkę Jacka, zapytam Jacka o to. Spokojnie, synu. Tylko czekaj, synek, bo muszę naostrzyć sobie miecze, nałożyć runy, naoleiwić. Poczekaj chwilę, synu, dobrze? Dobrze, tato Geralcie. A może ja pomogę, tato? Spoko, synek, spoko, weź tutaj ten miecz, kurczę, weź ten miecz i naostrz sobie osełką. A ty, synek, powiedz mi, ty w swoim świecie to chłop, to kochany, bo ty urodziłeś się w innym świecie niż zakładano. Ale powiedz mi, synek, jak tam jest? Szczerze, tata, to kapitalizm. Ludzie, no, jest fajnie, ale mogłoby być lepiej, tak? Po prostu dobija mnie to, jak bardzo ludzie przekładają nad inne rzeczy, nad inne wartości, kasę, materializm, takie różne takie. Wiadomo, to jest potrzebne dla życia, żeby być wolnym. Kasa jest podstawa, kasa jest bardzo ważna. No ale problem jest taki w Polsce, że ludzie nie chcą się dokształcać, rozwijać, rozumieć, szanować innych. Po prostu takie trochę zaściankowe, takie trochę niefajne rozumowanie innych, odmiennych od siebie ludzi, nacji, narodowości. No trochę jeszcze brakuje, muszą się jeszcze Polacy trochę jeszcze rozwinąć, nauczyć. Ale nie jest źle, jest coraz lepiej. Trzeba być pozytywnej myśli. Ja wierzę w to, że Polska się rozwinie i będzie pięknym krajem. A zwłaszcza moje ukochane miasto, czyli Łódź, tak? Dobrze, synu, dobrze. To ja to popieram, bo wiesz, synek, z Łodzi pochodzi z pan Andrzej Sapkowski, tak? No tak. No to synek, kurde. Swój do swego ciągnie. Ja ci mówię, kurde, Łódź to jest inteligencja narodu polskiego, to jest kultura, sztuka na najwyższym poziomie. Ty, mam nadzieję, ty, synek, powiedz mi, jakie ty masz wykształcenie? Bo ja wiem, że ty tam po prostu, wiesz, żyjesz i tutaj hybrydowo, astralnie, po prostu sobie żyjesz, podróżujesz astralnie między światami astralnymi, po ciele świętym duchowym, tak jak teraz z nami, natchnieniowo. Ale powiedz, synek, ty jakie wykształcenie masz? Dałeś radę, udało ci się kończyć jakieś uczelnie? No tak, tata, no tak, tak. Uniwersytet Łódzki ukończyłem, Wydział Zarządzania. Mam wykształcenie akademickie, uniwersytet. Uhuhu, synek, uhuhu! To ty jesteś super, kurde, brawo, synek. Nawet dla samego samorozwoju, dla samorealizacji, to ty rewelka zrobiłeś. A wiesz, tata, dobrze, tata, a wiesz, tata, na jaki temat napisałem pracę licencjacką? No i na jaki, synek, opowiadaj. O znaczeniu kreatywności w branży gier komputerowych. I opisałem właśnie, jak produkowali grę o tacie, tato Geralcie. To do CD Projekt Red. O kurde, to fajnie! To bardzo fajnie! Także tata, powiem tak. Polacy jacy są, tacy są, ale bardzo piękną sztukę kreatywną, gamingową i filmową tworzą. Naprawdę, to jest kraj z dużym potencjałem. Naprawdę, tato Geralcie. No, no wiesz, to w końcu krew z krwi i z kości, syn. Najlepsi wojownicy na całym świecie, wiadomo, i wiedźmini, i wszystko, synek. Kultura i sztuka, synek. Państwo kultury i sztuki, synek, naprawdę. Dobra, synek, ja już skończyłem sobie
po prostu już olej ostrzyć te miecze. Choć pójdziemy razem do kajuty Jacka i zapytamy, kiedy będziemy po prostu brać i no, kiedy następną wyspę odwiedzimy. Dobrze, tato. Tupu tupu tup, 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 tupu tupu tup. Puk puk! Kurde, spokojnie, spokojnie. Ja już dopijam herbatę, luz. De Maria la Bonilla. A co ty się, Jack, tak śmiejesz? A nie, bo śmieję się, bo felieton, kurde, czytam z żartami, taki magazyn mam. Taki magazyn czytam śmieszny. Spoko, chłopaki. Dobra, Jack, sprawa następująca. Kiedy następny kryształ, jaki, gdzie i kiedy i co robimy? Słuchajcie, za minutę dopłyniemy do następnej wyspy. Ja kontaktowałem się z wyspiarzami, z kapłanami tej wyspy wody, czyli wyspy wody. Tak, wyspa wody. To oni powiedzieli, że oddadzą nam kryształ wody, czyli wyspy, kryształ wody. Oni powiedzieli, że kryształ wody oddadzą nam za darmo, tylko żebyśmy nie niszczyli ich pięknych pałaców i wyspy i w ogóle. Bo dowiedzieli się, że rozpierdzieliliśmy po prostu tamtą poprzednią wyspę i wszyscy chcą nam dać, tylko powiedzieli, że mają jedno wyzwanie od nas. Co jest, Jack? A to dowiecie się na miejscu, bo co już właśnie dopływamy. Okej, okay. Także chodźcie wszyscy razem, idziemy, przywitamy się z kapłanami wyspy wody i idziemy po swoje, czyli po kryształ wody. Także spoko. 5 minut później, już na brzegu, wychodzi do Jacka, Geralta i czarodzieja Michała, kapłan główny, naczelny, przedstawiciel wyspy wody. Dzień dobry, witam jegomości! Jegomoście! Przechodzę od razu do konkretów. Słuchajcie. Witam was bardzo serdecznie na Wyspie Wody. W tym dzisiejszym uroczystym dniu, moi kochani. Ale chciałbym przejść do konkretów. Bo wiem, że mam się spieszyć, bo rozmawiałem z kapitanem Jackiem Filżanką. I po prostu, panie Geralcie z Rivii, witam wśród żywych. Kto pana ożywił? A to ożywił mnie mój syn, czarodziej Michał. Proszę państwa, ja syna mam, dumny syna jestem, co nie miara, naprawdę. No to, Malczu, kurde, masz DBS, Malczu. Wiem, Ciri, wiem. No to witam waszą najjaśniejszą czwórkę na naszej wyspie. Słuchajcie, oddamy wam ten kryształ, bo Jack wszystko nam wyjaśnił, że potrzebujecie przedostać się przez wyspę magiczną na morzu akcji przez portal magiczny do Królestwa Władcy Pierścieni, żeby zapobiec wojnie i inwazji na kontynenty, żeby zapobiec eskalacji zła na inne wymiary. Więc mówię wprost. Tutaj jest kryształ wody, ale wy musicie rozwiązać zagadkę i się z nami po prostu pobalangować, poimprezować, zbratać na wyspie. Wyśpicie się, pokażemy wam naszą wyspę, ale przede wszystkim powiem tak. Rozwiązujecie zagadkę, razem się bawimy, odpływacie, odpoczywacie i ja wam, wcześniej to opowiem wam pewne historie. Bo nasza wyspa ma bardzo dużo klientów i to zwłaszcza najlepszych klientów mamy z Polski. A wiecie, że mój syn jest Polakiem? Pan czarodziej Michał? Czyli Malczu Mistrz? Uuu, to witam rodaka! To witam rodaka! Pani, który to osesek? A, to ty!
To witam czarodzieja Michała. Dobra, słuchajcie. Zagadka. Co to jest? Nie je, nie pije, a chodzi i bije. Kurde, synek, o co tu chodzi? Ja nie mam pojęcia. Nie znam się na tych współczesnych zagadkach. Malczu, Malczu, weź coś skombinuj. Ja też nie czaję bazy. Ja chyba wiem, o co chodzi. Słuchajcie, to chyba to powinno być tak. To ja wiem. To ja wiem. Tato Geralcie, no, synek, mów. Czy to nie jest czasem, nie chodzi czasem o boksera na diecie? Exactly! Exactly! Bardzo dobrze! Brawo! Brawo dla syna! Brawo! Widać, że Polak. Dobrze. Dobrze, to chodźcie teraz z nami na biesiadę. Macie tutaj ten kryształ zapakowany w ten pudełeczko, w woreczek. Sprawdźcie sobie, wszystko działa. Pokażę wam potem komnaty. A teraz chodźmy na biesiadę. 10 minut później. Już za stołem biesiadnym. No elegancka biesiada, synek, naprawdę. Wiem, tato Geracie, wiem. Fajnie jest to, nie? Fajniusio, Michał, fajniusio. Jaką herbatę, jaką zastawę mają? Irish cappuccino, kurde, słuchajcie, rewelka, rewelka. A powiedzcie mi, co wy tutaj robicie na tej wyspie? Geralt, słuchaj, my na tej wyspie dostarczamy najlepszą wodę do fabryk wódki, kosmetyków i innych takich specyfików oraz tam, gdzie woda odgrywa znaczące znaczenie, ale głównie wódka, alkohole, kosmetyki, tak? I perfumy. I najlepszą wodę dajemy Polakom, na przykład naszym honorowym klientem jest wódka, na przykład Sobieski, tak? Albo inne, no ogólnie wszystkie wódki polskie to od nas biorą wodę i błogosławieństwo na wódkę, tak? Albo też perfumy Federico Majora, czyli FM World, też od nas biorą świętą wodę na perfumy, błogosławioną, tak? I ogólnie inne wódki czołowe z całego świata, takie jak Finlandia, Sztok, też od nas biorą, a także piwa polskie od nas idą, jakieś soki, herbaty, tymbarki i inne takie. Czekaj, ty chcesz powiedzieć, że Federico Majora FM World, człowieku, ma od was wodę? No mają. Chłopie, ja tam pracowałem na studiach, kurde, grupę menedżerską robiłem, partnerem biznesowym byłem, człowieku. No to chłopie, no to jesteś swój. Brawa dla niego. A ten, jak ci się bawiło, liderzyło? Zajebiście, no fajnie, tylko trochę stresująco. Dużo miałem problemów zdrowotnych, ale walczyłem, tak? No to rewelka, ale co powiesz? Oceń w skali od 1 do 10 perfumy. Ile byś dał? No ja daję 10! Najlepsze perfumy w Polsce i na świecie, tak? FM World! Federico Majora! No to rewelka, Malczu. A który, powiedz nam, który perfum jest twój ulubiony? 300. Pure Royal 300. Kolekcja klasyczna. Luksusowa, znaczy się. Kolekcja luksusowa. 300. To jest takie z grapefruitami, cedrem, altask i tak dalej. Ja na tam, wiecie, handlowałem, grupę menedżerską budowałem, partnerem byłem. No, rewelka. Tylko to nie jest dla każdego. To jest dla wybranych. Po prostu. To jest już wyższa półka. To jest fajna sprawa. Ja się bardzo cieszę, że was spotkałem, kapłani wody. Bardzo się cieszę. Oby tak dalej. Dostarczajcie najlepszą wodę nam, Polakom. Dziękuję. Dobrze. To my też dziękujemy. Powodzenia życzymy.
10 minut później, już na statku. Synek, rewelka, kurde, tak wchodziły te alkohole, w ogóle kaca nie mam. Ja też, tata. A ja też, tylko że wiesz, tata, ja za bardzo alkoholu nie piję, ale herbatę, kawę to też świętą robią. I tak jak mi powiedzieli, to też dają wodę, wszystkie wody mineralne w Polsce, to też od nich idą po błogosławieństwu. I między innymi Żywiec Zdrój, czy Primavera, czy inne takie niegazowane, wszystko od nich. Ja się napiłem, piłem kawach za kawą, herbata za herbatą, wchodziło git malina. I trochę tam cygolnąłem, i jest git. No i git, synek. Ciri, a ty jak, tobie jak się podobało? Mnie Geralt się super podobał. Tato Geralcie, mnie też się super podobało, dziękuję. Macie kryształ? Mamy. Świeci się? Świeci. Sprawdziliśmy wszystko autentyczne. Jedziemy dalej. Ku przygodzie! To mówiłem ja, czyli Geralt z Rivii. A ty subskrybuj, lajkuj, komentuj i się nie pierdol! Ciśniesz z nami! Do następnego odcinka! Cześć!